Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy i jednocześnie zaprosimy państwa na najbliższe wydarzenie w sierpeckim Skansenie. A moim i państwa gościem jest pani Janna Szewczykowska. Dzień dobry, pani Joanna. Witam, witam serdecznie. Żniwa w Muzeum Wsi Mazowieckiej w sierpcu już 4 sierpnia. Jaki jest cel imprezy? Celem imprezy żniwnej jest przybliżenie dawnych prac związanych ze zbiorem zbóż, jak i ich obróbką, tak naprawdę przetwarzaniem na produkty niezbędne w gospodarstwie chłopskim. Bo dzisiaj, dzisiaj tak może nie wykorzystujemy, nie widać tego, że, te, że wykorzystujemy te w, w, w całości zboża, natomiast dawniej na wsi zboże było wykorzystywane w całości, czyli ziarno. Szło na mąkę, a słoma była wykorzystywana do różnych celów, między innymi do wyplatania koszy, na ściółkę dla zwierząt. E no i jak można zobaczyć u nas w muzeum, również na poszywanie dachów, czyli była produktem bardzo, bardzo mocno pożądanym. I właśnie w muzeum pokazujemy dawne metody zbioru zbóż, poczyna, poczynając od kos i podbierania sierpem. Będzie można u nas to zobaczyć na naszych polach. Czyli przede wszystkim za pomocą narzędzi z dawnych lat. Oczywiście, natomiast też w, pojawi się żniwie, jarka konna, czyli już taka następczyni y, kosy, e, będzie można zobaczyć, jak wyglądało cięcie zboża kosiarką, ale oczywiście za kosiarką, czy, te, czy za kosami, czy za kosiarką będą szli y, zbieracze, którzy będą zbierać to ścięte zboże, formować snopki, związywać i ustawiać. Y, ustawiać stogi, stygi, właściwie stygi, bo to tak naprawdę nazywało się stygami zboża na polu, tak jak dawniej i wtedy dawniej to stygi po prostu stały jeszcze przez jakiś tam powiedzmy tydzień czasu, żeby dobrze zboże wyschło i przystępowano do ich dalszej obróbki. My w muzeum pokażemy poza zbiorem zbóż również... Na przykład e, młócenie zboża i pokażemy to młócenie zarówno w wersji tradycyjnej, czyli cepami ręczne, jak i pokażemy e, młocarnię. E, I tu bardzo ciekawa, e, ciekawy pokaz, ponieważ jest to młocarnia, która jest napędzana silnikiem spalinowym, z którym ona jest połączona pasem transmisyjnym, więc to rzeczywiście wygląda dość ciekawie. I to jest młocarnia, która właśnie młóci zboże na prostą słomę, czyli jakby nie niszczy słomy. Bo dzisiaj e, Kosimy zboże e, kombajnem, i kombajn od razu pras, tnie i prasuje słomę. Natomiast mm, nam w muzeum właśnie zależy, żeby pokazać właśnie mucenie na prostą słomę. Pokażemy również, jak pracowała sieczkarnia napędzana kieratem. Również niezwykle rzadki pokaz, ponieważ kierat jest urządzeniem, które jest wprawiane w ruch przez konia, a więc konia trzeba do tego nauczyć. Więc tak naprawdę tylko w muzeum będzie można coś takiego zobaczyć. Czy tak naprawdę koniec końców nie taka prosta sprawa, nie taki prosty, Pokaz? No, oczywiście, że nie. To jest bardzo trudny pokaz i, i wymaga zaangażowania kilku osób. E, e, także, ale mówię, niezwykle ciekawy i myślę, że warte zobaczenia. Dość widowiskowy. Jeżeli chodzi o atrakcje dla najmłodszych, dla dzieci, co Państwo przewidujecie? Zawsze staramy się włączyć najmłodszych w nasze imprezy. Tym razem zaproponujemy fajne warsztaty wykonywania masek polnych demonów, a, a to są demony dobre i złe, więc będzie można poznać jakie to były dobre, a jakie złe demony i będzie można sobie wykonać właśnie taką maskę polnego demona. Demony albo pomagały w pracach polowych i dbały o uprawy, albo po prostu przeszkadzały. Także no, em, taki dobry, i zły, dobry duch. i zły duch. Również w naszej izbie szkolnej zaprosimy dzieci z rodzicami, do wykonywania ozdób słomianych. Będą również warsztaty, e, takie właśnie pokazy z udziałem dzieci, jak to ze zbożem było. Mamy przygotowaną stodołę i w stodole mamy małe cepy. Właśnie jest przygotowana wialnia, e, będzie można sobie właśnie pomłucić e, zboże cepami. Dzieci będą mogły, a na koniec e, będzie możliwość zmielenia ziarna na mąkę w żarnach, czyli za pomocą młyńskich kamieni. Także e, to jest taka. E, Kolejne to, to... ciekawe doświadczenie, Cien... ciekawy pokaz. Oczywiście. Przede wszystkim dla dzieci. Przede wszystkim dla dzieci. Przede wszystkim dla dzieci, dlatego że one w zasadzie nie znają czegoś takiego. Dla nich jest to zupełna abstrakcja. Zresztą myślę, że już dzisiaj i nawet dla ich rodziców, bo to młode pokolenie, więc już też e, można powiedzieć, że. Takich metod mielenia zboża się już dawno nie stosuje, a więc jest to bardzo ciekawy powrót właśnie do początku XX wieku i tych właśnie tradycyjnych metod przetwarzania zboża na różne produkty. Jeżeli chodzi o program, bo spotykamy się od godziny 10. Co program przewiduje? E bardzo ciekawym wydarzeniem, które towarzyszy tej imprezie jest widowisko idą polem żniwa, i to jest bardzo ciekawe widow widowisko, ponieważ jest ono z udziałem publiczności. Rozpoczyna się w jednej z zagród, gdzie żniwiarze następnie, z, z której żniwiarze wychodzą w pole z kosami, idzie cały korowód, następnie pokazują właśnie e, prace żniwne, e, potem jest posiłek, e, jakieś piosenki wykonują dając sobie czas, więc cały ten obrzęd związany właśnie ze żniwami będzie można zobaczyć u nas na polu, właściwie bezpośrednio e, w, towarzystwie, e, w towarzystwie wykonawców, więc będzie to na pewno bardzo niezwykłe i ciekawe wydarzenie e, i to zaprezentuje to widowisko nam Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Boczki hełmońskie z, z Kocierzewa Kołołowicza, a więc będziemy mogli zobaczyć piękne łowickie stroje. E, Zespół ten również o godzinie 15 zaprezentuje na koniec koncert dożynkowy, jako że po zakończeniu żniw, właściwie żniwa zawsze kończyły się dożynkami. dożynkami, właśnie i na zakończenie żniw będą dożynki, z tym, że koncert już będzie w amfiteatrze. Także widowisko o godzinie 13 na terenie ekspozycji muzealnej w Zagrodzie z Ligówka, a koncert dożynkowy o godzinie 15 w amfiteatrze. Natomiast o godzinie 14, oczywiście, zapraszamy na mszę świętą do naszego kościoła z drążzewa, będzie to msza w intencji rolników, więc wszystkich rolników, również bardzo Zapraszam. serdecznie zapraszamy do muzeum. Także myślę, że będzie się działo, oczywiście, nie zabraknie i naszych twórców, z którymi współpracujemy, a więc będzie i kowal, i plecionkarz będzie też tłoczony olej, a więc właściwie dużo, dużo, dużo jeszcze innych atrakcji, praktycznie w każdej zagrodzie coś będzie się działo. Coś dla każdego. Dla każdego. Także myślę że bardzo bardzo ciekawy dzień będzie można u nas spędzić. No oczywiście jeszcze kiermasz, bo na żniwach, na żniwach oczywiście odbywa się kiermasz produktów regionalnych i rękodzieła. I mamy już ponad 30 wystawców. Myślę, że do samej imprezy będzie ich jeszcze więcej, a więc będzie można zaopatrzyć się w różne produkty regionalne, zarówno potrawy, jakieś na przykład sery, na przykład nalewki. Będzie można również zakupić różne produkty rękodzieła. Dziękuję Pani Anno za Dziękuję rozmowę. Tak, i zapraszam serdecznie. Dziękuję Państwu i zapraszamy serdecznie na to niezwykle ciekawe wydarzenie w Muzeum Wsi Mazowieckiej, żniwa już 4 sierpnia. Dziękuję bardzo.